Yo, co tam u was słychać? Dzisiaj zagramy w taką oto grę z mojego dzieciństwa, jaką jest właśnie Toy Story 2. Oczywiście w całości ją przejdę. Naprawdę cieszę się, że powstała taka wersja na PS4. Kupiłem ją oczywiście w katalogu klasyki. Więc no, tutaj mamy właśnie Buzz Lightyear to the Rescue, czyli Buzz Astral na ratunek. I tutaj ikonka, w sensie mamy tutaj naszą postać. Gra jest oczywiście oparta na film, również z dzieciństwa. Jeszcze w międzyczasie czekajcie, coś tam może udostępnię. To dajcie mi chwilę. Posłuchajcie sobie muzyki, czyli ty drucha we mnie masz. A nie, już nie leci. Sprawdzę tylko. Halo, halo. O, faktycznie. Tutaj zacznij grę. Posłuchajcie sobie muzyki. Ops. Jak coś, każda scena z filmu zostanie pominięta. Live pewnie potrwa z 2 godziny jakieś. No, najdłuższy livestream to będzie, ale mam nadzieję, że się nie znudzicie. Tylko dodaję jeszcze tam. Albo dobra, może później. To co? Możemy zaczynać. Pierwszy poziom. Stealing Woody. Al kradnie chudego, więc trzeba ruszyć na ratunek, aby go odnaleźć. Tak więc oto pierwszy poziom, dom Andy'ego. Nie ma to jak stara, dobra grafika. Te piksele. Pokażę, co potrafi Buzz. Może chodzić, skakać, podwójny skok. Atak skrzydłami. Tutaj kwestia z filmu. Jak przytrzymamy, może zrobić tornado. Wibruje mi kontroler, ale to nic. Skok, tupanie. Siema, siema. Tutaj tak, jeszcze ma celowanie. Strzela laserem. Przytrzymujesz. Robi takiego strzała potężnego. Tutaj mamy taką kostkę. Chodzi o to, że jak mamy taki obiekt z ręką, to można przesunąć go. Widzę, że przeciwnicy mogą się respawnić. Bateria, która jest HP. Tutaj możemy przejechać sobie linią. Tutaj jest jeden z tych żyćków,
maksymalnie można mieć do 9. Tutaj chodzi o to, że można strzelić właśnie w taki obiekt laserkiem. Trzeba nacisnąć L1. L1, R1 strzelamy. Strzelamy. O. Cyk. O. Nie ma to jak właśnie stara dobra gierka, co nie? Może uda mi się też szybciej ją przejść. Teraz tylko może udostępnię na Instagram live'a. Dajcie mi chwileczkę. Dobra, nie muszę tam nucić. Soreczka, że tak przedłużam niepotrzebnie, ale to chyba nic. Nie szkodzi? Nie martwcie się, widzowie, jestem cały czas aktywny. I am Buzz Lightyear. I come in peace. Kwestia z pierwszej części filmu. Buzz Astral wypowiada tam różne. I am Buzz Lightyear, I come in peace. Czyli jestem Buzz Astral, przybywam w pokoju. No time to lose. Udostępnię tylko na Instagram i tyle. Ma, już jest link. Fajnie, przesyłanie ukończone. No to niedługo zjawią się następni widzowie. Można też rozwalić przeciwnika kółeczkiem. Gram w wersji na PS4. Mam też wersję na PC. No i przyznam, że wrażenia są naprawdę super. Tak samo super jak na PC. Tutaj możemy się wspiąć. Tutaj mamy Rexa, dinozaura. Mówi nam praktycznie wszystko, o co tutaj chodzi. Gdzie jest robot, gdzie można znaleźć tam... tutaj przykładowo mamy bossa, z którym niedługo będziemy walczyć. Zanim powalczymy z tym bossem, najpierw coś tam pozbieramy, takie tam żetony. A no właśnie, jak się zbierze 50 monet, to Ham da nam żeton Pizza Planet. Hej Miszka, podoba ci się ta grafika, co nie? Hop! I am Buzz Lightyear. I come in peace. Teraz powoli, żeby nie spaść. Zaraz będzie walka z robotem. Jest ekstra. Moje stare dobre czasy. Nostalgia. Spoko. Ktoś, kto urodził się we wczesnych latach 90. bądź 80., to może mieć naprawdę fajne dzieciństwo. No to uwaga, widzowie. Pierwszy boss, a raczej mini boss.
Austin Robot, czyli robot. Tłumacząc wiernie na polski, ha 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 ha. Jeśli chcesz zdobyć żeton, musisz najpierw pokonać robota. Polecam przytrzymać laser, a potem go puścić. Wtedy to zabierze sporo zdrowia. O! Trafiłem. Pierwszy boss nie jest jakiś trudny. On tak po prostu na was szarżuje. O, teraz tak. Tutaj ma takie pokrętło, dlatego się tak jakby wyczerpał. No taka zabawka. Uwaga! O kurde! No trudno. Nie zebrałem mu aż dużo zdrowia. O, uwaga! Mam cię! Muzyka bardzo mi się podoba. Dobra, pierwszy żeton. W tej grze trzeba właśnie zebrać 50 żetonów. Oczywiście gram dalej. Czyli keep on playing. Zbieramy monet. No zaraz będziemy w połowie. Żeby dać dla Hama. Teraz zejdźmy na dół. Pozwólcie, że jeszcze kogoś poinformuję tam o live'ie. Dobra, pora zejść na dół. Spójrzcie teraz na tego. Bło! Bło! Żadnej monety na razie nie mam. Póki co nie oberwałem jeszcze. Tutaj świnka Ham. Fuzzy boy! Hi boss, if you can bring my 50 coins, I will give you a Pizza Planet token. Czyli mówi, że kiedy damy mu 50 monet, to wtedy da nam w nagrodę, że tak powiem, ten żeton. Uwaga! Ło! Mam cię! Hopsa! Tutaj jest ucho pana bulwy. Kiedy mu damy, dostaniemy taką umiejętność, jak na przykład tarcza obronna. Taką barierę, kiedy przejdziemy przez szlam. Ha! Jak fajnie go rozwaliłem. Hopsa! Tutaj kolejne życie. Jedna z owiec pastereczki Bow. Naprawdę powiem wam, że czuję do tej gry wielki sentyment. Tak samo jak w przypadku filmu, który jest naprawdę genialny. Bło! Haha, mam go! Ale oberwał ładnie. Udajmy się teraz do kuchni. Bło! Podoba wam się ten atak skrzydłami? Tutaj jest pastereczka. W
Toy Story 4 trochę się zmieniła z wyglądu, ale też była spoko. W wersji na peceta, kiedy skacze, to on robi hy! Teraz ostrożnie. Pora zaprezentować ten atak, kiedy przytrzymamy na maksa wirowanie. Plus jest taki, że mogę robić to ile mi się chce. Minus jest taki na PC-cie, że kiedy kilka razy, no nie wiem, na przykład z 3, to zrobię, to wtedy gra mi się skraszuje. O, i mamy tutaj już świnkę, skarbonkę. Moneta! O! Pierwsze oberwanie. Au! A, trudno. W wersji na PC to było DE! Nie, DE! Jak on robił. Zostało już jeszcze niewiele. Teraz może udam się do garażu. I am Buzz Lightyear. I come in peace. Prawie naskoczył na mnie. Jeśli chodzi o wyścig, to w speedrunach widziałem jeszcze lepszy i fajniejszy sposób, jak wygrać. Zaraz wam to pokażę. Na razie jeszcze tak, no zbiorę. O! A teraz patrzcie na to. Wyścig z panem sterowanym. Mam nawet zabawkę, aczkolwiek schowaną na strychu. Pora trochę oszukać pana sterowanego. Sposób tak jak to robił w speedrunach. Spokojnie, jeśli mi się nie uda, to mogę to powtórzyć. O, widzicie? Można? Można! Robot to teraz to był już drugi żeton. Dobra, teraz udamy się do tego dachu samochodu. Czasami w wersji na PC ta bywały takie głośne dźwięki, jak te śmigło niebieskiego robota. Czy nawet gdy robot piszczał, ten mini boss. O,
Pierwsze 20 minut live'a. Zarąbisty zielony laser, który rozwala jednym strzałem przeciwnika. Polecam też użyć tego podczas walki z bossami. Dobra, zostały jeszcze tylko jedna owieczka, a jest ona w piwnicy. W tym poziomie to chyba z 90 monet zbierałem najwięcej ze wszystkich poziomów. No time to lose. Cześć, Gabryś! Jeśli lubisz serię Toy Story, to przywrócę ci nieco dzisiaj nostalgii tym oto live'em. Tutaj podziękował nam. Teraz... mamy taką tarczę ochronną. Musimy teraz zaczekać. No i już. Mych! Jeśli, Gabryś, przegapiłeś właśnie walkę z tym bossem, robotem, to możesz przewinąć live'a. Patrz na to. Ło! Teraz idę po żeton. To już bodajże będzie trzeci. Live pewnie potrwa z 2 godziny, Gabryś, więc mam nadzieję, że dotrzesz. No, dotrwasz do końca. W tej grze jest aż 15 poziomów, chociaż i tak to jest króciutka gierka. Tak, 2 godziny grania, 2 godziny gadania i tak dalej i tym podobne. Tutaj przesuwam pudełeczka. Pewien ukryty żeton. Każdy, kto z was oglądał filmik, to no jest prawdopodobieństwo, że Buzz Astra to moja ulubiona postać z Toy Story. Dobra. Znaczy jeszcze raz. No, to jest prawdopodobne, że to mój faworyt z Toy Story. Wow. Wow. Przeciwnicy, czyli nie każda zabawka może być przyjazna. Spójrz na to, Gabryś, na taki oto atak. Ostatnia z owieczek. Dobra, najpierw pójdziemy do kuchni, no i na koniec ham. Świnka ham, pamiętajcie, skarbonka. Thanks, Buzz. No i został nam jeszcze jeden.
zaraz będziemy opuszczać poziom i przejdziemy do kolejnego. Way to go, bud! The final one. No i uwaga! Skończy się muzyka. To infinity and beyond! Na koniec świata i jeszcze dalej. Ikoniczny tekst Baza Astrala. 92 monety. Nie będę raczej zapisywał gierki. Może dopiero w finale. Czas na poziom drugi. Sąsiedztwo Andy'ego. Woody wants wrist is... Cutscenki z filmów, ale pominiemy je, bo możliwe, że wiecie, o czym jest film. Uwaga na kosiarkę. Tutaj mamy żołnierzyka, sierżanta. Musimy się rozejrzeć na flary. Trzeba tupnąć. O, tu jesteś, kolego. Tutaj taki... O kurcze. Kopiec kreta dosłownie. Wygląda jak wulkan. Żołnierzyk lubi wyłazić. Fajnie, że w bajce podkładał Jarosław Boberek dla sierżanta. No gdzie jesteś, żołnierzyku? Zaraz stąd wylezie. To jak coś drugi poziom jest. Uwaga na kosiarkę. O! Pierwszy z żołnierzyków. W ogóle, ktoś z was kiedyś miał za dzieciaka? Bo ja tak. Niezniszczalna kosiarka. A, naprawdę. A, jeśli chodzi o ten wyścig. Bez rakietowych butów nie możemy go wygrać. Tutaj mamy nowego przeciwnika. Taki samochodzik niebieski. Wiecie co? Może nie ma się co tam przechwalać, ale powiem tak. No, kilka razy zdarzało mi się grać już za dzieciaka. No i można powiedzieć, że jestem w tej gierce kozakiem, bo wiem, co należy robić. Czasami trzeba nie wszystkie żetony zebrać. Tutaj mamy samochód. O, zaraz pół godziny live'a minie. W ogóle, Gabryś, jak podoba ci się ta gierka? Co o niej sądzisz? Hopsa! Jeszcze jak fajnie poleciałem. Kurczę, no nie skoczyłem. Dobra. Sąsiedztwo Andy'ego, czyli tak jak w pierwszej części,
Andy mieszkał w takim swoim starym domu, a później miał przeprowadzkę. No i jeszcze tak swoją drogą, no, nie samym właśnie człowiek Marvelem żyje, czy DC. Dobra, żołnierz numer 2. Do Rexa raczej nie będę podchodził, bo wiadomo, co muszę zrobić. Rakietowe buty będzie można odblokować na 7 poziomie, czyli hala z zabawkami Ala. Żołnierz trzeci. Szybko zbieram te monety. Skąd to zlatuje? Z drzewa, te kasztany. Drugi miniboss, z którym będziemy walczyć na szczycie drzewa, to Zurg Latawiec. Na razie tak się mówi, mini boss. Prawdziwy boss będzie dopiero co trzeci poziom. Za dzieciaka kiedyś właśnie często lubiłem marnować te, jak to tam, tego lasera zielonego. To, że troszkę jest wyżej tamten niebieski, to i tak dam radę go dosięgnąć. Obym się nie zgrzał w tych słuchawkach przez te 2 godziny. A właśnie, jeśli chodzi o Toy Story, to oryginalnie było na kilku właśnie platformach. PlayStation 1, na PC-ta, Nintendo 64 i tym podobne. Whoops! Ale jest do tego skrót. Chodź tutaj, mam cię. Co tam, Miszka, się nie odzywasz? Wiem, że niedługo ciebie już nie będzie na live'ie, no tak na czacie bardziej. Minuty, zaraz pierwsza godzina, niedługo minie pierwsza godzina gry. Dobra, czwarty z żołnierzy. A tutaj mamy monetę, żeton. Zaraz spadam, ale gierka jest the best. Ja bym powiedział, że jest to jedna z najlepszych. Bo ja, wiecie, ja jako fan Spidermana lubię najbardziej tamto z 2018 roku. A co prawda właśnie wyszła nowa część.
O, i mamy tutaj już kaczuszkę. Keep on playing. Bo! O, kurde. Dobra. Sorki, że przez te pierwsze 7 minut gry jakoś tak przedłużałem. No bo udostępniałem tam Instagram, link i tak dalej. No ale trudno. No, mógłbym speedrunować, aczkolwiek ekspertem nie jestem w tym. Drugi żeton. Tutaj jest też skrót. Skróty są właśnie potrzebne. Jeden z plusów tej gierki. Wow, 89 monet już mam. O, kurczę. Buzz Lightyear to Star Command. Come in, Star Command. No i mamy mini bossa, zurklatawiec. Na wzmocniony laser potrzebne są właśnie 3 strzały. Robi taki obrotowy atak. Gdzie jest... Dobra. Bossa da się rozwalić w kilka sekund. Dobra. Teraz musimy... Mam nadzieję, że doskoczę. Bas przynajmniej się nie uszkodził. Bravo, Space Ranger! Excellent job! Sprawdzę tylko, ile widzów ogląda mojego live'a. Przeglądam z kompa. A, znowu źle naciskam. Wyświetl swój kanał. Tylko 2 oglądających? To infinity and beyond!
Okej. Idziemy dalej. Bombardowanie. Czyli pierwszy boss oficjalnie. Dosyć puste pole. No, jak na pierwszy rzut oka. Znaczy, na pierwszy rzut oka jest dosyć pusto. No ale nie na długo. Oto jest pierwszy boss, czyli samolot. Też jest łatwy, chociaż trudno w niego celować. Uuu. Be careful with that. It's extremely dangerous. O, chłopie, dokąd ty latasz? Dobra, oberwał. Be careful with that. It's extremely dangerous. Wywaliło mi prąd. A, dobra, rozumiem. No podejdź, podejdź, podejdź. Uwaga. Haha, trafiłem go. Bo pół HP. O cholera. Strzał, strzał. No jest co prawda łatwiej, chociaż ciężko w niego celować. No podejdź, podejdź. Ojej, sorki. Czasami sobie nie radzę. Be careful with that. It's extremely dangerous. Dobra, dostał. Jest! To infinity and beyond! Fajnie, oberwał. Wybaczcie, że tak trochę dłużej trwało, no ale... Odkryłeś dodatkowy fragment filmu. Czas na... Plac budowy. Poziom czwarty, guys. Do poziomu drugiego jeszcze się wróci, więc nie martwcie się. Dobra, zaczniemy teraz tak. Tutaj mamy kolejnego nowego przeciwnika, który strzela zielonym laserkiem. I teraz czas na taki wyścig. Francuskie klucze. Tak, francuskie klucze dla tego cienkiego. A nie, to nie francuskie, tylko po prostu kluczyki zwykłe. Wyścigi w sumie są spoko, ale czasem, chociaż chyba tamtego przedostatniego poziomu to ja nie lubię, bo nie można skakać ani... nie można chyba skakać, ani go dotknąć. Łatwizna. Przeskakiwać z tym cementem czy betonem. Great going, Buzz. Widzicie, szybciutko potrwało.
Dobra, keep on playing. Mam nadzieję, że moje komentowanie nie będzie przeszkadzało przez te 2 godziny. A może to potrwa dłużej? Tak jak w przypadku sierżanta, trzeba nam zbierać tutaj robotników. Tak, tutaj jest właśnie plac budowy. Najpierw się tutaj udamy do tego zielonego budynku, czy jak to tam nazwać. Jakby tego było mało, to właśnie pamiętam wszystko w gierce, co muszę robić. Uwaga na szlam. Tutaj trzeba będzie pomieszać kolorki. No, gra zawiera w sobie takie, nazwijmy to, elementy takie logiczne. Dobrze. Teraz musimy namieszać kolorki. Teraz tak, pomarańczowy dam kolor. No i jeszcze tylko zielony. Oczywiście niebieski plus żółty. Brawo! Pierwszy żeton. Keep on playing. Tutaj kolejny mamy poziom z panem Bulwą. Praktycznie we wszystkich, tam gdzie są mini bossowie, to on się pojawia. I do tego daje nam gadżety. Wyrzutnia dysków, która przyda się nam w walce z młotem pneumatycznym. Pneumatycznym, tak, powiedziałem pneumatycznym.
sumie to i tak nieźle sobie radzę w tej gierce. No, gra dla dzieci, jakby nie patrzeć. Ale zawsze można przypomnieć sobie dzieciństwo. Teraz szybko. Dzięki za zawalistą grę i miłe chwile wspomnienia z Toy Story 2. Miłego dalszego grania, pozdro. Nawzajem, dzięki. Dzięki za oglądanie Miszka. Miło było pokomentować i tak dalej. Dobra. Gdzieś tam znajduje się właśnie oczko pana Bulwy. Młoteczki sobie latają. Hops. O, doskoczyłem, super. Nie ma czasu do stracenia. To prawda, Buzz. Dalej w górę. Teraz ostrożnie te młoteczki. Jak to tam Baula mówił, no taki zszokowany lord młoteczków. No, może i tak. O kurde, laser. Masz. Aha. 50 monet zebranych. Młot pneumatyczny to oczywiście jedyny boss. I'm Buzz Lightyear, Space Ranger, Universe Protection Unit. Młot pneumatyczny to jest jedyny boss, którego trzeba pokonać wyrzutnią dysków. I on tutaj se stoi. To tak. To była tak. Z tamtego pierwsza moneta. To zaraz... No time to lose. Aj, młoty. Dobra, więc tak, tu
tutaj była pierwsza moneta, to teraz druga. A nie, to tak. Pierwsza, druga, to jest już trzecia. Teraz musimy dać dla tamtego pana robotnika pozostałych. Fajne wybuchy. Mini boss będzie na koniec, zaraz. Edikson Szefito. O, cześć Edzio. Co tam u ciebie? Jak w szkole? Oczywiście. Gram teraz w gierkę ze swojego dzieciństwa w wersji na PlayStation 4. Można ją kupić na tym, jak to tam, w katalogu klasyki PS Plus. Bardzo dobrze, a jak u ciebie? Pożo! Trochę miałem tam kartkówki dzisiaj na zawodowych. Kupiłeś nowego Spidermana? No, jeszcze nie. Bo nie mam akurat PS5, ale na święta kupię, a może na Black Friday. I jeszcze jedno, najważniejsze, proszę ciebie, nie spoileruj niczego. Tutaj, z racji tego, że mamy piątek, to robię nostalgicznego live'a. Można powiedzieć, że komuś przypominam teraz dzieciństwo. Nie, po prostu. Przywraca mnie nieco nostalgii. Plus, ja też nie grałem. Uff. Nice, spoko. Możesz w tej grze podziwiać właśnie stare, dobre piksele. Jak coś live potrwa pewnie z 2 godziny, gdyż przechodzę w całości. Jakbyś chciał zobaczyć wcześniejsze poziomy, to możesz po prostu cofnąć. W sensie, wiesz, kiedy oglądasz. Dobra, jestem gotów do walki. Dobra, idę grać w FIFA, nara. Spoko. Na razicho. I miłego dnia, wieczoru. Ło. O ty. Już straciłem dyski? O matko. Ale nie na długo. Haha. No podejdź, koleś. Uff, super. W grze naprawdę jest sporo tych bossów i mini bossów, bo aż 15, tak jak liczba poziomów. Dobra, i to tyle. To infinity and beyond! Dobra robota. Pierwsza godzina live'a. Uliczki i kanały, guys. W tym poziomie niestety będę musiał zbierać 3 monety. Fu. Znowu mi się coś myli. Żetony. Ło!
Jak coś staram się, żeby nie zginąć. Tutaj trzeba będzie nazbierać z tych 3 żetony Pizza Planet, dlatego że Clown Bączek jest na górze, a nie mam wyrzutni z hakiem. Ale jeszcze się do tego wróci. Na pewno po poziomie 10. To jest już pierwsza godzina live'a. Wow, no szybko minęło, muszę przyznać. No time to lose. O. Woda mnie spowalnia. Kurczę. Edikson Szefito, jaka ksywa fajna. Super. Kolejne wyzwanie nam szykuje. Teraz zbieramy kości. O, szybciej, Nixon. Great going, Buzz. Dobra, pierwszy żetonik. Ciekawe, czy mógłbym jakoś tak wskoczyć. No. Potrzebuję właśnie haka. Tutaj mama kaczuszka. Rozwalam przeciwników właśnie, żeby zbierać monety. Specjalnie właśnie gram w całości.
No, na tego live'a. Dobra, w sumie nie muszę się jakoś tłumaczyć. Tutaj mamy takiego, chyba jeden z busów Zurga. Laser na niego nie działa, gdyż on ma tarczę, ale jest słaby, kiedy strzelimy na niego wyrzutnią wysków. Lub jeszcze słabszy, no z dwa razy walnąć go skrzydłami. No i po nim. To nic. Doskoczę jeszcze raz. Jakieś mamy melony tutaj. Taki targ. A, jeszcze właśnie. Tupając też można go załatwić. Oty. Widzowie, przybywajcie, bo trochę może mi się nudzić. A jeśli nie obejrzycie live'a, no to żałujcie. Niestety. To wiem, mogą respawnić się po jakimś czasie. O, na przykład już teraz ten gość respawn, bo się zrespił. Kojarzy mi się to z Granny, ale to inna historia, by the way. Sorry guys, trochę mi się to wydłuża jakoś. Ten sługus Zurga wygląda na twardziela, jak tak patrzę. No, do tego duży i z tarczą. Tarcza z logiem Z. Tak, wiem, ciągle toj z powrotem. Kurde, no, aj. Ale się nie męczę. Jest git. Dobra, powoli.
jedna z kaczuszek. Teraz tak, przesunę tutaj ten kartonik. Zaraz będzie szósty poziom. Nikodem, wiesz... You don't want to be in the way when my laser goes off. Hej, nie spoileruj mi tutaj. Ja nie mam jeszcze Spidermana dwójki. O! Łoty. Gabryś, nie spoileruj. Nie kupiłem jeszcze gierki. No time to lose. Czekajcie, ja tylko naładuję gierkę. Najlepiej uważaj na spoilery, mój drogi. Dobra, poczekam aż ten balonik przeleci. Tak więc jeszcze jeden raz powiem, nie spoileruj następnym razem. Może skasuj po prostu wiadomość. Wtedy będzie git. You don't want to be in the way when my laser goes off. Teraz tak. Jeszcze tylko muszę zbierać monetę, a potem przejdę do kolejnego poziomu. Nie wiem, czy słyszałeś, Gabryś, ale planuję także ten Spidermana dwójkę kupić na święta. Łącznie także z PS5. A ty też marzysz? O! Ech, nie lubię, to jest znowu to samo. Może po prostu ktoś się śpieszy, tak jak ja chociażby. Oj, ale ze mnie nie stara. Teraz go miażdżę i już. No time to lose. Nie, kurde no. Ale numer, nie, ale jaja. Dam radę. Oops.
jedno. You don't want to be in the way when my laser goes off. O, wreszcie. Dobra, nie muszę aż tyle zbierać. Opuszczam poziom. Ah, that's the ticket. Here you go, fuzzy boy. To infinity and beyond. Okej. Teraz szykujcie się na kolejnego bossa. Gry nie będę zapisywał, dopiero pod koniec. Ściekowy potwór. There seems to be no sign of intelligent life anywhere. Ale burzowo. Tutaj na nas czeka. Oto jest. You are a sad, strange little man. Have my... Za każdym razem trzeba strzelać na niego laserem, a on się robi coraz większy. I... Ha! Dam radę go szybko rozwalić. Laserem. No i proszę, mam zaktywowany laser. You are a sad, strange little man. You have my pity. To jest tekst z pierwszej części. I finito. To infinity and beyond. Dodatkowy fragment filmu i teraz czas udać się na halę z zabawkami Ala. Al's Toy Barn. W pierwszej części już zapowiedziano. Witamy w tym oto sklepie z zabawkami. Hala z zabawkami Ala. Aż muzyczka jest bardzo przyjemna. Tutaj musimy nazbierać 4 żetony, gdyż resztę kurczaków trzeba zebrać. Jednego na przykład za pomocą odrzutowych butów. Ha, nawet dałem radę sięgnąć. Tutaj rączka pana Bulwy. Zaraz zobaczycie, jak będę mega zasuwał w tych bucinkach, albo w buciorach. To tylko na krótki czas. Uwaga! O rany! Auć! Te! Au! Tutaj taki mechaniczny byk. You don't want to be in the way when my laser goes off. Ha!
Whoa. Dobra. Godzinę 21 minut to już trwa. To 80 właśnie. Wow. No. Tak prezentuje się właśnie Bass Astral w formie pikselowej. No i teraz... Potem będziemy mieć krótki czasowy. Szybko. Now I've got you. Gabryś, jak coś możesz pokazać mamie live'a? Nie ma problemu, jakbyś to zrobił. Teraz mam mało czasu. O, nie zdążę. A, to nic. Za drugim razem się uda na pewno. To jest pierwszy żeton, więc spoko. Teraz tak, zbiorę jeszcze kolejne. Ostro zasuwał bas. To już nie jest takie konieczne, żeby doskoczyć. Teraz co tam? Sprawdzam za pomocą R1. Ło! O, tu łabuzie. Laserkiem tak do mnie. Bo! I know. Mm-hmm.
Dobra, teraz trzeba doskakiwać. No time to lose! Niedługo powalczymy z bossem, który jest śmiesznie łatwy, a wręcz bym powiedział głupi, mianowicie dinozaur. No wiem, może być to spoiler, chociaż no, może nie aż tak, bez przesady. Po prostu ja wiem, co jest w tej grze i tyle, dlatego że nieraz tu grałem. Hey, Buzz, I know what you have to do. 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 Ja zużyję teraz te. Tutaj czeka na nas kolejny mini boss, czy dinozaur. Kurde, łatwizna strasznie. To był chyba najgłupszy boss w tej gierce, jaki w ogóle jest. No, po prostu to tylko jeden wielki żart. Tak więc dosyć słaby był to boss. Taki powolny. Powolny, bardzo łatwy. No cóż. Hey, I know what you have to do. I know what you have to do. I know what you have to do. Więc co musisz zrobić? Ludzie, po prostu nie wiem, czy mam się śmiać, czy płakać ze względu na tego dinozaura, który jest żałośnie łatwy. No ale cóż. Można powiedzieć, że jaka gra, tacy bossowie. Piłeczki odbijamy. No i super. Jeszcze tylko zbiorę bateryjkę, życie. Tu jest mama tych kurcząt. Półtorej godziny już. To będzie jeszcze dłuższy film niż ten. Z okazji rocznicy No Way Home, który trwał 82 minuty. Skoro siódmy poziom, to jesteśmy już właściwie w połowie gry. To infinity and beyond! Teraz przechodzimy do poziomu numer 8.
Kosmos Ala. Ta scena naprawdę, pamiętam co mówił. To ja jestem taki tłusty? A niekoniecznie. Wow. Ta scena to właśnie to co mówił, to ja jestem taki tłusty, to właśnie spotyka jego baza, który wygląda tak samo, ale ma pas antygrawitacyjny. O, nie dotykaj mnie. Tutaj mamy takie ufolutki do zebrania. Te, które możecie znać z pierwszej części. Zaczniemy zaraz od mini-bossa. Chętnie przetłumaczę, o co chodzi. Wierzcie mi, radzę sobie. Gabryś, jesteś tu? Ciekaw jestem, co sądzisz o tej grze. Podoba ci się? Oj, tutaj mamy kolejnego przeciwnika. Tłumacząc, hej kosmiczny strażniku, natychmiast wracaj do swojego statku, czy jak to tam woli, samochodzik z bazem astralem. Teraz uwaga, bo on może naprawdę strzelać laserem. O, rakieta, rakieta! O! O! Krapnął mnie. Nie szkodzi, ale ważne, że się udało. I am Buzz Lightyear. I come in peace. Spójrzcie. Załatwiłem go. Jak pięknie. Teraz idziemy tędy. Gry arcade'owe. Oczywiście nie Street Fighter, a związane z tym. Batem Astralem. Więc no. W ogóle, ktoś z was grał kiedyś w automaty? Bo ja może to tak troszkę. Tak jakby. Nie, po prostu rzadko. Fajnie zadać przeciwnikom obrażenia takie spore wzmocnionym laserkiem. O, jak to mówi koszpon. No time to lose! Dobra, tylko musi. Jak będzie w cień. O! Aha! Za pierwszym razem! Ale kozacko mi to poszło.
wersja na PC właśnie wyróżnia się. Liczby... styl tych liczb jest inny. Życie, baza pikselowe w wersji na PC ta takie w pełni widoczne. O! Whoops. Do basenu z piłeczkami. Aż pamiętam, jak za dzieciaka też bawiłem się w takim basenie. Kolorowe piłeczki. Stare dobre czasy. Ło! Jaka zasadzka. Kosmos Ala, czyli taka dosłownie hela z zabawkami Ala, ale z bazem astralem. O, piłeczki. Piłeczki atakują. Mogło zabraknąć. I am Buzz Lightyear. I come in peace. Haha, niezniszczalny jestem. Niebieskie czerwone lasery na mnie strzelają. Przynajmniej czuję się bezpiecznie. Tutaj mamy Zurga, przeciwnika bazy astrala, głównego wroga. Tak, boss, potem był ten, to teraz Ham, jeszcze wyścig. Chodź tutaj. Ło! Oh!
tutaj byłem w tej strefie. Teraz tak. O, ten wyścig z upolutkiem, z którym trochę zdarzało mi się sfejlować. No time to lose. Kiedy będzie taka czerwona linia, to oznacza, że musimy skoczyć. Mam nadzieję, że za pierwszym razem mi się to uda. Jak na razie bez problemu mi to idzie. No, super. No i the last one. To chyba wszystko. To infinity and beyond. Monet łącznie. Przejdźmy teraz do kolejnego poziomu. Toy Barn Encounter, czyli zabawkowa bitwa. Jak na razie to jest dosyć pusto tutaj. No ale... Mayday! Mayday! Come in, Star Command! Send reinforcements! Star Command, do you copy? Kolejny boss. Giant Spaceship. Gigantyczny statek kosmiczny. Agent of Surrogate by Emersoft. Trzeba oczywiście do niego strzelać laserem. O, dostał właśnie tym skrzydłami. Muszę odsunąć trochę. Jeszcze jaka muzyka. Agent of Surrogate by Emersoft. Tutaj z tych kapsułek pojawiają się przeciwnicy. No, z tego co kojarzę, to jest ostatni raz, kiedy się pojawiają. Dobra, ostrożnie. Proszę, aż tyle zdrowia mu zabrałem. Agent of Surrogate by Emersoft. No i teraz zostałeś ty, wielkoludzie.
Już po tobie. To infinity and beyond! Okej. Teraz szyb windy. Dziesiąty poziom. Tutaj będą takie fajne skróty. Te, jak to tam, wiatraki, czy co to tam, wentylatory. A, tak można powiedzieć. A uwaga, kopię prąd tutaj. Tutaj mamy myszkę. Dobra. Niedługo, zaraz 2 godziny miną od grania. Teraz nas przetransportuje. Hey, over here, bud. No i mamy nowych przeciwników. Węże. O, ogień. W ogóle, jak stał na kres dzieciństwa, fajnie by było, gdyby jeszcze w katalogu klasyki się pojawiły. Takie jak na przykład Ultimate Spider-Man. A może i nie ma mocni? No, i nie ma mocni. O, to naprawdę byłoby spoko. Gry z PS2 na PlayStation 4. Nie chcę być w way when my laser goes off. Wow. Duży, ale nie aż taki silny. Hmm.
Dobra. I teraz tak. Jeden z skrótów. Tutaj mama mysz. Teraz trzeba dobrać odpowiednie kolory myszy wkręcane właśnie no, z pokrętłem. O, tak to sensownie brzmi. Chodź tutaj. You don't want to be in the way when my laser goes off. Dobra, z tego co pamiętam musimy chyba o, tak. Ha! Łatwo. A teraz musimy przez te platformy przedostać się na górę. No time to lose! Przeskoczmy teraz tutaj. Dobra. Chciałbym niedługo powalczyć z bossem. Be in the way when my laser goes off. Swoją drogą nie wiem czy wiecie, bo w przyszłości ma powstać Toy Story 5, więc jak dla mnie to spoko. Nawet oryginalni voice aktorzy, czyli Tim Allen i Tom Hanks, powrócą do swoich ról. Teraz do tej fioletowej. No time to lose! Wow! O, mały włos. Teraz skoczę. Zaraz stoczę walkę z tym mini bossem następnym, jakim jest rakietowy pająk. Tak, paskudztwo. Tak, pierwszy żeton, teraz drugi. Uwaga, on strzela. Nice. You don't want to be in the way when my laser goes off. Huh?
Dobra, chyba już wiem co teraz. Teraz trzeba wyścig, tak? Dzieciaka nawet lubiłem podjeżdżać sobie. O! O nie! Aaaa! Spadłem! Here's what you should do. Here's what you should do. Here's what you should do. Aha, czyli tylko mi dwie zostały. Jak coś, wszystko git, naładowałem tylko baterię. Dwie godziny już, guys. Okej, guys, dwie godziny już trwa rozgrywka. Wiii! Fajnie polatać. Trzeba przeskoczyć nad tymi przepaściami. No i jeszcze tylko jeden. Time to lose!
Właściwie, no, tak swoją drogą, Toy Story 2, jak widzę, to jest pierwsza gra, którą na serio przechodzę w pełni. Au! No i ostatni. That's the ticket. Here you go, buzzy boy. To infinity and beyond. Teraz cofnijmy się w czasie, że tak powiem. A raczej cofnijmy się do poziomu 5. A, zapomniałem jeszcze wrócić do tamtego także, drugiego poziomu. No tak. No tak. Dobrze, akurat się skapnąłem. Wydawało mi się, że czasem mogę nie zapominać. Ostro. Na razie nikt nie pisze, a szkoda trochę. Fajnie by było mieć więcej widzów. Boom. Laser mi się przyda. Na górze jest clown bączek, jak chyba godzinę temu wspomniałem. No time to lose. O, akurat dobrze, że mam kosza tutaj.
Dobra, poczekajmy, aż ten prąd. Don't wanna be in the way when my laser goes off. Ciekawe, ile to może mieć voltów. No, kto by nie uczył się fizyki, napięcie to właśnie są mierzone w voltach. Napięcie jest mierzone w voltach. Dobra, druga kapuszka. Gumowe kaczki, którym za dzieciaka brało się kiedyś kąpiel. No taka zabawa, chlup, chlup, chlup i tak dalej. Gdybym nie zebrał wszystkich 50 monet, to trochę byłaby lipa. Boże, żetonów. Przepraszam. Ciągle mi się myli. Chociaż może jedno i drugie to samo, albo jedna chwała. You don't want to be in the way when my laser goes off. Żyćków nie muszę zbierać. Tak na dobrą sprawę. Wow! Ojej! ...130 minut live już trwa. Dosyć długo, no ale spokojnie. Teraz mini boss kolejny, Clown Bączek. Szybko go rozwaliłem. No time to lose. Szybko rozwaliłem tego klauna bączka. Ouch. Dobra. A teraz trzeba na dół się skierować po te kolejne kaczuszki. Fuck, fuck. Thank you.
zaznaczę też fakt, że kolejni bossowie już od złego Imperatora Zurga będą słabi tylko na atak wirowaniem. Więc no. Wow, nie tak szybko. You don't want to be in the way when my laser goes off. Trzecia kaczka. Uff. Nie tak szybko. No właśnie. To... Czuję, jak to się mówi? Kto się śpieszy, diabeł się cieszy? I guess. Czyli chyba. No właśnie, I guess. Złapać, maluszku. Uff, mam cię. Jeszcze zaraz trzeba się cofnąć do tego poziomu drugiego. No, czołem. Hej, czy coś? Zobaczmy. Aż... A nic, dobra. To infinity and beyond! Ciekawe, po co dodali ten znaczek zapytania z tym exit level. Powrót do poziomu drugiego. Oczywiście wszystko na 100% zamierzam przejść. Wow, dokąd ty?
O! Ale numer. Wow. Wyścig jest teraz przez to łatwiejszy. Jeszcze jedno okrążenie. Aj, przegrałem. To wiecie co, może tak, opuszczę poziom. I jeszcze raz do niego wrócę. Let's try again. Nieźle wygląda w powietrzu, kiedy tak skoczę. Uwaga! Wow. Wow. Taki oto rewanż. To jest najlepszy sposób, żeby wygrać. No time to lose. To infinity. And beyond. Dobra. Mam. Teraz czas na mieszkanie Ala. Parę ostatnich poziomów już zostało. Al's Penthouse. Mieszkanie Ala. Bullseye, czyli Mustang. Podkowy trzeba mu zebrać. Na pewno ktoś z was pamięta tą scenkę, kiedy właśnie było róż głową. No, brali Rexa i nagle się przebili. Thank you.
No, Al ma niezłe mieszkanko, trzeba przyznać. Z tego co ja pamiętam, to był właśnie główny złoczyńca w Toy Story 2. A raczej jeden z głównych, gdyż mieliśmy poszukiwacza i Zurga. Ptaszor wredny. Więc tak, pierwszy żeton Pizza Planet za zaliczony wyścig. Tutaj taka armatka strzela. Przynajmniej można odbić kulę. Dobra, teraz pójdziemy do kuchni. O, taka ciekawostka, bo właśnie tutaj mamy takiego rewolwera. W sensie rewolwerowiec. Ubrany w czerwony kostium do tego blondas. W poprzednich wersjach był taki w szarym stroju. A tutaj jest Jessie. No time to lose. Która ma taki, jak to Sid Dizio mówił, tak? Jokerowaty uśmiech. Uwaga, blat tutaj się nagrzewa, tak? Wiecie co? Jeśli mi się nudzi, to mogę wam teraz takie zadać pytanie. Która część tej historii jest waszą ulubioną? You don't want to be in the way when my laser goes off. Jeszcze tak. Over here, bud! Moment. Okej. Over here, bud! Zero osób. To trochę bez sensu, jak dla mnie. No, te armatki lubią przeszkadzać nam. Ale już nie na długo. Bo! Nie wiem, co to są za zwierzęta u tej Jessie. Jakieś króliczki, czy co to tam. O!
nauczyłeś mnie. Oho, zdaje się, że live pewnie potrwa z 3 godzinki, a nie 2. Aj, kurde. Over here, bud. Kurde, faja. Jak to w chłopakach z baraków było. Rany, naprawdę długi live. Ale co tam. Myślę, że warto było to zrobić. Okej, to jest już drugi z kolei. I know how to get the next token buzz. Czego by zacząć? Może tutaj. Jak dobrze pamiętam, nazwisko nazywał się Al McWiggin. Niezłe łóżko ma w kształcie ciuchci. Hej, widzowie! Czemu was akurat tutaj nie ma? Trudno. Teraz tak. Czasami trochę nie radziłem sobie z tą lokomotywką. Ale teraz spróbuję. Dobra, nie marnować lepiej. No time to lose. Ciuch, ciuch. Ło. Thank you.
Auć. Proszę, żebyś tylko przejechał. O, zatrzymał się, świetnie. Teraz muszę podsunąć kartonik. Atak powietrzny, baza. Air attack. Jak zakończę grę, to po prostu pominę se napisy końcowe. Sprawdzę, czy na kompie w ogóle słychać mnie. Robię pauzę. Halo? Halo? Okej, jeszcze słychać, to w sumie spoko. Dobra, gram dalej. Tak w natarciu. Może później pokażę wam taki... Nie, raczej niedługo. Pokażę wam taki fajny atak. O, tracę już zdrowie. Pięć uderzeń. Tutaj mamy standa z chudym, po angielsku Woody. Grając na PS4, mogę przynajmniej jeszcze się tak cofnąć, zanim zginę. Ale nie, dam radę. Jak najbardziej.
No i idziemy do tej dioramki. Tam czeka na nas kolejny mini boss. Rewolwerowiec. Wiecie co? Tak się składa, że można strzelić w niego. No ale tylko raz. On nie jest też jakiś trudny. Ha! Łatwizna. Chyba mi tylko już dwa ostatnie zostały. Ojoj, 2 godziny 40 minut, to długo bardzo. No trudno. Może dlatego, że mam takie tempo gry. Teraz musimy jakby zalać kibelek. Najmniej będziemy mieć pewne ścieżki. Poczekajcie, ja sobie postoję. Tak na chwileczkę, aby wyprostować się. Ostrożnie, powolutku. Jak to słyszałem, Golec u orkiestra. Powolutku, bez pośpiechu. I to właśnie... Ale będzie San Francisco. Nie, tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco. You don't want to be in the way when my laser goes off. Cała zalana toaletka. W ogóle Al ma fajne mieszkanie. Widać, że jest fanem kowbojstwa. A, automatycznie już. Dobra. Zaraz przejdziemy do 12 poziomu. Exit level to infinity and beyond. Zły imperator Zurg.
Jedyny poziom z bossem, w którym jest cutscenka. No i proszę, oto i on. Ale momencik. It's Zurg! Buzz Lightyear, your defeat will be my greatest triumph. I tutaj zaczynamy od bossów, not today, których trzeba Zurg. Uderzyć skrzydłami. Not today, Zurg! Not today, Zurg! Destroy Buzz Lightyear! I shall rule the universe! Połowa HP. Trzeba 10 razy go kropnąć. Not today, sir. O, ucieka mi. You're mocking me, aren't you? O-o! Dead. Ale spokojnie. Vengeance shall be mine, Lightyear. Nara! To infinity and beyond! Nice. Zurg pokonany. Miałem trudności z nim. No, kiedyś. Ale dzisiaj już nie. Zostały już tylko trzy ostatnie. No, 13 poziom, więc już dwa ostatnie. Teraz czas na przygodę w lotnisku. Ciekawe, co tutaj robi Rocky, skoro tak oficjalnie w filmie nie jest w ekipie. Można zgnieść przeciwnika. Bo! Bo! Jeszcze to, co mówił. You're mocking me, aren't you? Czyli nabijasz się ze mnie, co? Z pierwszej części to wzięte, te teksty są. Bo! Tak, you're mocking me, aren't you? Później wróci się jeszcze do siódmego poziomu. Lightyear Space Ranger, Universe Protection Unit. Dobra, najpierw trzeba właśnie tak. Zaczniemy od tutaj. Musimy poszukać jego Huntley. Jak coś właśnie jesteśmy na lotnisku, czy w lotnisku, nie, na lotnisku się mówi.
tego co wiem, jest jeszcze chyba na górze. Zaraz 3 godziny już minął z tego grania. Dosyć długo, ale przynajmniej nie jestem zmęczony. Witam dwóch panów. Oh my god, 3 godziny. Ale naprawdę, myślę, że i tak warto było sobie poprzypomnieć dzieciństwo. Zdarzało mi się też grać przez 3 godziny w tego Street Fightera na pewno, w Sonic Forces. 30 etapów, ale i tak gra króciutka. No time to lose! Tutaj usta pana ziemniaka, że tak powiem, po prostu pana bulwy. O, w końcu kogoś mamy. Julcioszek Gaming, no siema. Jestem teraz już na 13 poziomie, a zostały mi 2 ostatnie. Grałeś kiedyś w Toy Story 2 w ogóle? Powiem ci, Julek, że naprawdę dosyć długi ten live. Pewnie 3 godziny już potrwa, tak finalnie, rzecz biorąc. Tak generalnie rzecz biorąc. Dobra. Nie miałem okazji grać. Aha. No jak nie miałeś, to swoją drogą polecam ci. Jest to bardzo fajna gra. I'm Buzz Lightyear, Space Ranger, Universe Protection Unit. Można nawet bez tych butów polatać sobie, znaczy wejść na górę. Wiatraczek potrafi mnie przesunąć. Dobra. Ez? Widzicie? A jednak takie buty to nie są konieczne.
time to lose! Julek, niedługo zobaczysz właśnie walkę z kolejnym mini-bossem. Looks like we got ourselves some bouncy boots. Którego roku jest ta gra? Cóż, skoro Toy Story 2, no to oczywiście rok 1999. Fajnie się zestarzała w ogóle. Dobra, uwaga, mamy bossa. Poszukiwacz nie jest aż tak trudny. Można tupać nim. Ale polecam ogólnie skrzydłami. Łatwizna. Oj, źle trochę. Tak, rok 1999, więc w tym samym roku co film wyszedł. Jak lotnisko, to jest właśnie taśmociąg. I'm Buzz Lightyear, Space Ranger, Universe Protection Unit. OMG, już jest ta godzina. Tak, tak, przeglądam zegarek. O, rany. Najdłuższy live w historii kanału Nixon the Marvel Fan. A jakże. Po prostu wystarczy, że tylko raz tak będzie i więcej tak nie zrobię. Live'y takie mogą być dla was za długie i nudne. Mam nadzieję, że dla ciebie, Julcioszek, się nie znudzi. Tak swoją drogą jest właśnie premiera nowego filmu FNAF na podstawie gry, jak pewnie wiesz. Ta, 3 godziny grania równa się 3 godziny. A zapis live będzie? Chyba chodzi ci, że zapisany. Tak! Tak! Każdy live będzie zapisany. Oczywiście jest publiczny jak coś, więc każdy może obejrzeć. O, przerwał mi latanie.
Dobra, teraz może pójdę, jeśli go mam, no to okej. Tego pilota. No, jak samoloty, to naprawdę. Aż pamiętam swój wylot do Hiszpanii. 3 godziny równo, 180 minut, guys. Wow. Nie dam wam się, goście. Zostałbym dłużej, ale mam coś do zrobienia. Potem sobie jeszcze raz obejrzę. Dobra. Okej, nie ma problemu, mój drogi. Nie ma problemu. Dokąd teraz? Aha. No, jesteśmy już... Wow! Jesteśmy już coraz bliżej finału. Siema, jeszcze kiedyś wpadnę na live. Okej. Łoty. Jak go rozwaliłem szybko. I'm Buzz Lightyear, Space Ranger, Universe Protection Unit. Oj. Wiecie co, ludzie? Nie, już się nie wyrobię, po prostu. Innym razem dokończę. Na pewno będzie druga część live'a. Zapiszę po prostu grę. Trochę jestem już zmęczony tym. Tak, zapiszę gierkę. Okej, ludzie, no to widzimy się może jutro, nie wiem jeszcze. Do zobaczenia.